problemy z obszaru ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, ale z perspektywy potencjalnej pacjentki, zwykłego człowieka, a nie z perspektywy osoby, która świadczy usługi takie jak psychoterapia, pomoc psychologiczna, czy też usługi medyczne z obszaru psychiatrii. Osoby, które oglądają ten kanał, zapewne wiedzą, że sama kończyłam psychologię, ale ja stykałam się z tą branżą, z tym obszarem zdrowia psychicznego w różnorodny sposób na przestrzeni wielu lat, z bardzo wielu powodów. Aktualnie nie żyję ze świadczenia jakichkolwiek tego typu usług. Jest to bardzo szeroki temat i szczególnie ważna ta perspektywa zwykłego człowieka, a nie specjalistki, jest dla lewicy. A dzisiaj widzę takie symptomy, że lewica podąża wraz z liberalnym nurtem, nurtem takiej kultury terapeutycznej. Problem polega na tym, że to są zawody, które są związane jednak z władzą. A tam, gdzie jest władza, no to jest i pole do nadużyć. Tylko trzeba stawać wyraźnie po tej stronie osoby słabszej w tym obszarze, a nie po stronie osób, które na przykład czerpią korzyści finansowe z tego, że w taki sposób pracują. Zakres tych zagadnień jest bardzo szeroki. Film jest dlatego długi. Oczywiście na dole zamieszczam odnośniki, żeby można było sobie wybrać, o czym chce się wysłuchać. Wrzucę też filmy na platformy podcastowe, gdzie zresztą już od jakiegoś czasu wrzucam takie właśnie dłuższe materiały. Co to pan robi tyle czasu? Jak tak, no, czas płynie? Leżę, palę, jem, śpiewam. I tak przez 30 lat? No, 34. I tam można się trochę dalej. Nie jest to normalne, jeśli za dany występek, który jest zagrożony karą 2 lat pozbawienia wolności, ktoś w szpitalu psychiatrycznym jest 20 parę lat. Tak absolutnie nie może być. Pan Ryszard, w 83 roku, 1983 roku, włamał się do komórki. Kilku komórek. Siedzi do dzisiaj u was. Jest osobą ciężko chorą psychicznie i sąd orzekł, że jego przebywanie na wolności będzie się wiązało ze znacznym zagrożeniem dla porządku prawnego. Orzekał tak wielokrotnie, ale za każdym razem na podstawie waszych opinii. Piszecie, że jest tak, wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn. Ponownego popełnienia podobnego. Na jakiej podstawie to przyjmujecie? Ciężkości przebiegu jego choroby. Kiedy trafił do was w 83 roku, normalnie formułował zdania. Protokół przesłuchania jest spójny, ma kilkanaście stron. Dzisiaj jest wrakiem człowieka. Pytanie? Przez kogo? Właśnie. Panie redaktorze, nie jest tak, że leczenie psychiatryczne czyni z ludzi wraki. To jest nadużycie z pańskiej strony. Szuka pan sensacji. W tym materiale warto zwrócić uwagę na tą bezkarność i bezczelność psychiatrów. Daleko posunięty brak empatii. Ja zgadzam się, że to jest trudny zawód i wiem, że jeszcze do niedawna ludzie ci właściwie mogli jedynie kibicować chorującym, bo nie mieli nawet leków. Potem te leki się pojawiły, ale te leki nie są w wielu przypadkach skuteczne. Niestety, one są daleko niezadowalające. Duży procent, bo około 30%, na przykład depresja, 20% schizofrenia zdaje się, no to po prostu mają lekoodporność i po prostu na to nie reagują, tak? Więc ja rozumiem, że jest to zawód trudny, ale jednocześnie całe społeczeństwo po prostu jest po stronie tych lekarzy i właściwie w szpitalu psychiatrycznym oni mają pełnię władzy. Jest to władza większa niż zakłada karny. 72-letni Krystian Broll dziś jest wrakiem człowieka. Stracił wszystko – zdrowie, rodzinę, majątek i dobre imię. To, co najcenniejsze, zabrały mu organy ścigania z chwilą, gdy zamknęły pana Krystiana w szpitalu psychiatrycznym. Po latach okazało się, że kompletnie niesłusznie. Myślałem, że dostałem się do państwowego szpitala publicznego i że w tym publicznym szpitalu sprawa zostanie wyprostowana.
To, co przeżył pan Krystian, to prawdziwy koszmar. Mężczyzna w szpitalu psychiatrycznym spędził aż 8 lat. Pan Krystian Broll był cenionym inżynierem i jednym z projektantów fabryki Opla w Gliwicach. Jego problemy zaczęły się, kiedy jako inspektor nadzoru budowlanego odmówił udziału w oszustwie przetargowym w katowickim ośrodku pomocy społecznej. Jak twierdzi pan Krystian, nie chciał zawyżyć kosztorysu na wykonanie instalacji przeciwpożarowych w hotelach dla samotnych matek z dziećmi. Zostałem zwolniony w trybie natychmiastowym. Gdy mężczyzna złożył zawiadomienie do prokuratury, w jego życiu zaczęły się dziać niepokojące rzeczy. Ktoś próbował między innymi najechać na niego samochodem. W końcu mieszkaniec sąsiedniej wsi oskarżył pana Krystiana o to, że groził mu śmiercią. Do zdarzenia miało dojść pod jednym z miejscowych sklepów. Jak jednak podkreśla przyjaciel pana Krystiana, który przez lata walczył o jego uwolnienie z psychiatryka, świadków zdarzenia i dowodów nie było. To było tylko pomówienie. Jest to po prostu dla mnie skandal, jeszcze raz powtarzam, wielki skandal. Pan Krystian nigdy wcześniej nie był karany i nigdy nie leczył się psychiatrycznie. Mimo to wymiar sprawiedliwości uznał, że stanowi zagrożenie dla otoczenia. Postępowanie w sprawie kierowania groźb karalnych umorzono. Sędziowie najwyraźniej jednak poszli na łatwiznę, zamiast osądzić pana Krystiana jak normalnego obywatela. Mężczyznę ze znanych sobie tylko powodów wysłali na badania psychiatryczne. Pomówienie przez jednego człowieka wystarczyło do tego, by pana Krystiana uznać za niepoczytalnego. No straszną krzywdę temu człowiekowi wyrządzono. Wymiar sprawiedliwości w tym momencie no naprawdę można powiedzieć, że się skompromitował. Co więcej, wydawane na przestrzeni lat opinie biegłych na temat stanu zdrowia pana Krystiana, na które sąd tak ochoczo się powołuje, niejednokrotnie pełne były sprzeczności. W jednej opinii czytamy, że pan Krystian Broll jest wzorowym pacjentem, w stosunku do pacjentów, jak również i do personelu jest osobą życzliwą, po czym w podsumowaniu opinii jest zalecenie do stosowania w dalszym ciągu środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Czy sąd nie miał wątpliwości co do jakości przedstawianych mu opinii? Ja nie mam żadnych wątpliwości ani zastrzeżeń co do jakości tych opinii. Lekarze, którzy dobrowolnie przyszli na spotkanie z nami, zagrozili, że jeśli nie wyłączymy kamery, będą milczeć. Co więcej, zamiast wytłumaczyć, jak doszło do jawnego łamania praw człowieka i pacjenta, uznali wręcz, że nękamy ich pytaniami. Jakie osoby trafiają na oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu? Pani doktor odmówiła nam odpowiedzi na to pytanie. Nie zgodziła się również na publikację swojego wizerunku. Dla mnie te leki to była tragedia. Moja mama, prawie już 90-latka, przyjechała prosić, żeby mnie wypuścili, bo ona się już źle czuje, ona za niedługo umrze i tak dalej. To proszę panią, myśli, ktoś się nade mną zlitował. Leżała już na łożu śmierci. Proszę panią, nie wypuścili. Był pogrzeb. Nie wypuścili. Święty Boże nie pomoże. Tam w tej instytucji pani nikt nie pomoże. Ja pisałam od prezydenta do marszałka województwa. Wszystkie urzędy pisałam. To nic nie daje. Ja największy żal mam do państwa polskiego. To jest nie do pomyślenia, żeby państwo polskie miało tak, prokurator, policjantów, prokuratorów, proszę panią, sędziów, biegłych sądowych, a ja mam kogo? Niezrozumiałe jest również dla mnie to, że sąd w sposób ewidentny manifestuje to, że sprzyja jednej stronie postępowania, mówiąc, że on dba o interes Skarbu Państwa, że on musi dbać o interes Skarbu Państwa. Tutaj muszę dodać, że pan uzyskał wysokie odszkodowanie od państwa polskiego, ale niestety dość szybko zmarł. W tych fragmentach, które pochodzą z faktów, chyba z TVN-u, z wiadomości, no jak w soczewce się skupia problem przemocy instytucjonalnej wobec osób chorujących psychicznie, no lub choćby podejrzewanych o to. Badania pokazują, że osoby z zaburzeniami psychicznymi generalnie są nie bardziej agresywne, czy nie bardziej skłonne do przestępstw od innych, no chyba, że szczególnie osoby chorujące psychicznie, bo zaburzeniami, no to można podciągnąć wszystko, tak, również właśnie skłonność do przestępczości. No ale takie na przykład jak chorujące na depresję czy schizofrenię,
choć te wydają się tak naprawdę najdziwniejsze i przez to pewnie najgroźniejsze. Wśród opinii publicznej panuje przemożny lęk przed ludźmi chorymi psychicznie. Ten lęk jest irracjonalny, nieuzasadniony, dlatego że odsetek ludzi chorych psychicznie popełniających przestępstwa jest mniej więcej porównywalny z odsetkiem ludzi z normalnej populacji, nazwijmy to tej zdrowej psychicznie populacji. No mamy jednak kulawe przepisy, które dotyczą detencji, o czym mówiłam też już w przypadku Gostynina. Powodują, że człowiek nie ma właściwie obrony przed tą władzą. Przepisy te bezdyskusyjnie uznają możliwości psychiatrii, możliwości psychologii jako nauki, nie dopuszczają, że być może takie prognozowanie co do przyszłości jest niemożliwe, że można w ten sposób zrobić ludziom straszną krzywdę, zniszczyć im całe życie, tak jak w przypadku jednego z bohaterów. Nie można po prostu przewidzieć, czy ktoś zostanie przestępcą, czy zostanie recydywistą. Z trudem można by było orzec o jego osobowości tu i teraz. Nauka nie zna nawet mechanizmów zaburzeń i chorób. Leczenie ma naprawdę niewielkie możliwości. Jak zatem miałoby to wyglądać, żeby po oznakach po prostu poznać, po obserwacji, po testach osobowości, że pacjent po prostu popełni jakieś przestępstwo. W związku z tym decydują własne obawy o to, że się zostanie obarczoną odpowiedzialnością, decydują uprzedzenia. Generalnie mam też takie wrażenie, że w dowartościowaniu psychiatrii i psychologii chodzi o dowartościowanie ekspertów tych dziedzin, a o danie im więcej władzy, pieniędzy, etatów, a nie o podniesienie rangi osób chorujących w społeczeństwie. Gdyby było inaczej, to myślę, że te przepisy związane właśnie z zabezpieczeniem, z tymi kierowaniem na te oddziały detencyjne, z kierowaniem na te oddziały postpenalne, czyli do Gostynina, no po prostu by nie istniały. Aby nie brał leków, to normalnie przychodziła w szpital ochrona medyczna i normalnie wbijali zastrzyk i na siłę wbijali leki. Zrobiono mnie psychicznie chorego. Tęskniłem za wolnością, tak myślałem, że kiedyś może wyjdę z tego szpitala. Na każdym etapie postępowania są błędy. Te błędy są związane z błędnymi przepisami, złymi przepisami, dodatkowo źle stosowanymi. Sędziowie są od stosowania przepisów, nie są od dyskutowania z nimi, ani od ich kwestionowania. 78-letni Feliks Meszka ostatnie 11 lat swojego życia spędził w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym w Rybniku. Trafił tam, ponieważ był podejrzewany o groźby karalne wobec swoich sąsiadów. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Naprawdę przykro mi jest patrzeć, jak w jakim fizycznym stanie jest też bohater tego reportażu. Kiedyś jako nastolatka wzięłam przez przypadek tabletkę neuroleptyków zamiast ranigastu od osoby, która po prostu takie zażywała i powiem szczerze, że no, to było naprawdę straszne. Wyobraźcie sobie, że drętwieje Wam stopa, prawda, czy noga. To jest bardzo nieprzyjemne uczucie, które powoduje, że musicie wstać, otrząsnąć nią jakby, tak? A teraz, że wyobraźcie sobie, że drętwieje Wam tak całe ciało, a potem po jakiejś godzinie takiego drętwienia, nieznośnej tortury, po prostu zapadacie w jakiś tak głęboki, przeraźliwie głęboki, długi sen. I tak codziennie, przez 11 lat. Zrobiono tym ludziom potworną krzywdę, potworną. Też warto wspomnieć o tym, że jakoś tak się dzieje, że jeżeli chodzi o te skutki fizyczne, oddziaływanie na inne choroby, na samopoczucie fizyczne, to praktycznie jakoś w tych szpitalach o to się w ogóle nie dba. One są gdzieś położone często na uboczu. Zwykłe badania takie, nie wiem, krwi albo czegokolwiek, praktycznie tam rzadko są komukolwiek wykonywane. Aż szprycuje się tych ludzi na potęgę i to jest no, naprawdę coś strasznego. Osoby, które chorują na schizofrenię, żyją średnio 20 lat krócej. Wszyscy po prostu mają pełne magiczne zaufanie, że psychiatrzy skutecznie wyręczą państwo w tym, żeby pozbyć się po prostu niektórych osób. Pozbyć się też osób starszych, mniej dopasowanych, ogólnie osób kłopotliwych. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. I wszystkie te kampanie to mają przede wszystkim na celu to, żeby ludzie za wszelką cenę chodzili do psychiatrów i psychologów,
ale nie to, żeby po prostu normalnie się zachowywać w obliczu tego, że każdy z nas na jakimś etapie życia przeżyje jakiś mniejszy albo większy kryzys i że nie jest to ani zagrażające, ani to nie powinno być szczególnie kłopotliwe, że można z tym żyć i można sobie normalnie radzić. Nie, wszystko jest ukierunkowane tylko na to, żeby korzystać z tych usług, korzystać i korzystać, a jak nie korzystasz, to ci wmawiają, że masz uprzedzenia i się boisz. Jeżeli chodzi o to, co tutaj zostało pokazane, to lewica powinna sobie z tego doskonale zdawać sprawę, gdyż ulubieni filozofowie lewicy w XX wieku doskonale opisali te mechanizmy. Więc rzeczywiście ta odmienność w zachowaniu, szaleństwo, choroba psychiczna była zawsze w historii traktowana, w historii naszej cywilizacji, jako coś, z czym nie potrafiliśmy sobie poradzić. I to przypomnę słynne już statki głupców, statki, na które bardzo często wsadzano takie osoby chore psychicznie, osoby upośledzone, często niepełnosprawne umysłowo i po prostu te statki wysyłano gdzieś w dalekie morze. To jest zresztą taka figura, którą Michel Foucault wykorzystał pisząc o szaleństwie w naszej cywilizacji. Pani profesor. No, ja chciałam powiedzieć może bardziej z tego obszaru społecznego niż biologicznego. To znaczy można rozumieć tą figurę jako umieszczanie w kimś, w jakimś grupie naszych niechcianych elementów. I może to być szaleństwo i oczywiście wtedy my stajemy się ci racjonalni, mądrzy i wyzwoleni z różnego rodzaju szalonych impulsów. A w tej sytuacji, która się zadziała, bardzo wyraźnie widać, że to, co musimy zrobić, to musimy w kimś umieścić agresję. Na zakończenie tego wątku warto wspomnieć też o tym, że wiele osób, które mają kogoś bliskiego chorującego psychiatrycznie, boryka się z problemem braku możliwości przymusowego leczenia tej osoby. Otóż w przypadku osób, które nie są podejrzane o żadne przestępstwo, to taka osoba musi chcieć się poddać leczeniu. Jest od tego wyjątek, jeśli zagraża zdrowiu, życiu, swojemu, innych osób. Istnieją jeszcze takie inne możliwości, na przykład decyzja sądu o takim przymusowym leczeniu, które też może trwać jednak określony czas. Jest też droga oczywiście ubezwłasnowolnienia, jak również też trochę inaczej wygląda to w przypadku leczenia choroby alkoholowej. Ja wiem, że ten problem jest bardzo poważny, ponieważ bliscy się boją o osoby chorujące, ponieważ te urojenia, na przykład, które one mają, czy zachowania są czasami dziwaczne, czasami obawiają się, że dojdzie do próby samobójczej i czasami muszą w związku z tym na przykład skłamać pracownikom opieki medycznej, że taka osoba sobie zagraża. Z drugiej strony jednak, jeżeli widzę tą sytuację, która ma miejsce w przypadku tej detencji, zniszczenia ludziom życia, pozbawiania ich wszelkich praw, to ja uważam, że ten koszt ponoszony jednak, że to nie jest taka prosta droga, czyli ten koszt emocjonalny, jest czymś, z czym należy się jednak pogodzić. Kiedyś przepisy były inne, w okresie PRL przymusowe leczenie na wezwanie członka, członkini rodziny było możliwe, przymusowe umieszczenie na przykład w szpitalu psychiatrycznym, dziś nie jest i uważam, że dzisiaj to rozwiązanie jest mimo wszystko lepsze.